Większość z Was zastanawia się, jak wygląda najlepszy symulator rolnictwa. Ja Wam dzisiaj powiem. Będzie beka. Dobra, tak w ogóle to cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na dzisiejszym odcinku. I dzisiaj się zajmiemy grą, która się nazywa Grand Farm Simulator 3D. Rzeczywiście jest 3D. Panato, jak pięknie wylewa się woda. Coś, czego nie ma w farmingu. I ten interfejs 16 i 14. Grand Farm Simulator 3D. Gry rolnicze 20. Nie wiem czemu wydaje mi się, że to i to nie ma ze sobą w związku. Że to wygląda całkowicie inaczej. Czemu ktoś powie? Dlaczego tu chodzi świnia? O, tak w ogóle tutaj mamy Ursusa. Bardzo fajnie. Gdyby Was to zastanawiało, to w opisie mamy tyle. Zarządzaj swoją farmą, w tym farm simulator. Kurczę, świetne. Prowadź ciężkie maszyny w otwartym. Witamy w nowoczesnej grze rolniczej. Rolnictwa z umiejętnością symulatora wirtualnego ciągnika rolniczego. Zastanawiasz się, jak dawni pracują w swoim gospodarstwie i jak wygląda praca na nowoczesnym traktorze? Nigdy nie pracowałem dosłownie na... Musisz zgubić się w najlepszym otwartym grze. Musisz zgubić się. Super opis. Musisz zgubić się. Darmowe środowiska gier offline są realistycznie niesamowite. Już sobie przypominam, jak większość gier, które miałem, są bardzo realistyczne. W tej grze traktor driving farming Master grafika 3D, plus to jest inna gra w ogóle, chciałem tylko powiedzieć, ale dobra. Jest naprawdę niesamowita. Traktor driving, farming simulator, drone farming, oni tutaj opisują inne gry. W ogóle dobra, nie będę tego czytać, bo to jest za długie, ale wersja 1.2, tu musiało być dużo poprawek. Muszę Wam powiedzieć, że niezła opinia, 251 opinii, pewnie wszystko od nie działa, ok, nie polecam. To tyle. Czyli ogólnie są głównie jednogwiazdkowe. Ale to też jest świetne. Ok, super. Okej, że ta gra jest beznadziejna, może o to chodziło. Ale musicie również przyznać, że ponad 100 tysięcy pobrań na sklepie naprawdę jest dużą liczbą. Nie no, tak na serio to żartuję. Dlaczego on tutaj przyjechał kultywatorem i się nic nie stało? W ogóle dlaczego ty na tych skiniach? Wytłumaczy mi to ktoś? Jak ktoś z Was się bardzo zna na rolnictwie, to czy jest taka maszyna w rzeczywistości? Mi się nie wydaje. To głupio wygląda. Czy ta krowa chce się całować z traktorem? Dobra, nie wnikajmy w to. Dobra, Grand Farm Simulator 3D gry rolnicze 20. Się zainstalował, otwórzmy go. Ekran ładowania. Paid with Unity, czyli będzie od groma reklam. Tamten traktor na zdjęciu w ogóle to nie jest zdjęcie. O, jak szybko się ładuje. Czyli nic w nim nie ma zapewne. Świetnie. Co tu się odpierdziela? Okej, okay, akcept. Let's play. With cultivation. Level 1. Start. Z którego roku jest ta gra? Dość Kubotę w ogóle tutaj. Czy oni mają licencję na Kubotę? Nie wydaje mi się. Oj, tą grę trzeba zgłosić. Kubota jest, nie na czas. Ale strasznie długo się ładuje. Mam 90 chyba procentów. Ale nie wiem. Okej, start. O, jak jestem piękny. Kurczę, jak jestem piękny. Drive traktor. Ale lagi. Czy mi się wydaje, że mam kwadratową głowę? I w ogóle czemu ja wyglądam jak jakiś żul? Jak to w ogóle zacina? To mi się chodzić nie da. O. Schluter. O, licencję chyba mają. To jak pięknie się rzeczywiście. To jest super. Czemu ten traktor nie ma hamulców? Czemu to jest wielki napis Connect z tyłu? Co
oni naprawdę mają licencję na szlutera? W ogóle jak wy mówicie? Ja mówię szluter. Widać, że na pewno mają że na pewno mają licencję na szlutera. Na pewno szluter by dał takiemu takiej świetnej grze licencję. Sądząc potem, że szluter nie istnieje. W sensie już nie istnieje. Ale super koszarka, nie wiedziałem, że taka istnieje. Taka bez żadnego, bez żadnych kabli, bez żadnych węży, bez. Bo. To na pewno super będzie działać. Jak to wygląda? Czemu tutaj mamy misję? To nie lubię takich gier. Tak, to w ogóle nie jest realistyczne. Dlaczego jeździmy po polach? W ogóle to są pola rzeczywiście. Rzeczywiście. Co to jest? Trawa? Oh shit, ale piękna trawa. To wygląda jak siernisko jakieś. Czemu? To się nie da jeździć. Naprawdę. Tutaj, że tak zacina. Co odpierdziela? No i co ja mam zrobić? To kosi, rozumiem. I czy ja mam to pole całe skosić? Ja nie wiem, co ja tutaj robię. Co to jest za gra w ogóle? Jak to wygląda? Ja nie mówię, że ja umiem stworzyć piękną grę. Bo ja w ogóle nie umiem stworzyć gry. A jak już stworzyli, no zrobić przynajmniej takie gówno, no to mogli tego przynajmniej nie wypuszczać. Ani nie kłamać w opisie. A, tam mamy napis progress. Jak w misję w farmingu. Zapomniałem się, że to jest Grand Traktor Simulator. Simulator, to jest duży simulator. O, jest druga kamera. O, jaka piękna kamera. Za oczu żula. O, jest jeszcze taka kamera pościgowa. Level complete, super! Nie otwieraj tego. Shit. Jak to zamknąć? Level complete. Wiedziałem, że będzie dużo reklam. Tutaj też są reklamy! I oni sobie dowolili tego. Ja rozumiem, że oni muszą zarobić na niczym. No rzeczywiście, przecież mają licencję. O, jesteśmy naszym żulem. Znowu jesteśmy naszym pięknym żulem. Czyli tam jest napisane w opisie, że jak to kiedyś było. Ale nie wydaje mi się, że kiedyś mieli takie obory i że aż tak chodzi. O, jakim jestem pięknym hinduskim żulem. Hinduskim do tego, że wyglądam jak jakiś Hindus. To wygląda beznadziejnie. Czy masz tu mam napis connect? Blow machine. Nie no, to wygląda tragicznie ta gra. Jaki ten szlitar ma przyspieszenie. Nie wiem, jakim tutaj oni uzyskali. A, super. Jak to szybko się chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest podczepione. Ale dobra. W sensie ja jestem prawie że pewien, że oni nie mają licencji szlitera. To jest prawie że pewne. W ogóle lecimy po 60 subskrypcji. Nie no, to pięknie wygląda po prostu. Naprawdę pięknie to wygląda. Piękne to jest, naprawdę piękne. Ale w ogóle są ślady, zostawiam ślady na polu. Czemu ten szlitar jest taki wolny? Dobra, weźmiemy kamerę zza oczu żula. Czy to jest jakaś inna teksturka? O, jest trochę inna, rzeczywiście. Nie ma tekstury. W ogóle tutaj, wtedy. Co to jest? A, bo ja muszę jechać specjalnie drogą wycieczoną. Przecież nie mogę zaorać, gdzie chcę. Ale powiem wam, że traktor podczas kultywacji. Jak to wygląda? Nie no. Naprawdę, muszę przyznać, że ta gra jest piękna.
Czy piękniejszej gry nie ma? Jakie co tutaj chcę narysować? Bo mam pomysł. Następnym razem napiszę tutaj napis XD. O, w ogóle świetnie, że mogę kultywować od tyłu. Super, to jest super, naprawdę. Brawo dla twórców tej gry. Nie da się zrobić napisu XD. Albo narysować pisiorka. Albo środkowego palca. W ogóle muszę się przyznać, że ja bardzo dokładnie kultywuję to pole. Ta gra też jest bardzo dokładnie zrobiona. Jak ja się zbliżam do tych śladów, to one znikają. Ja się pytam, jakim cudem, jakby tak śmieć znikały. Ale ten kultywator jest szeroki. Za szeroki. W ogóle, jak ktoś wie, to możecie napisać mi, jak wiecie. Czy oni naprawdę mają licencję Shiltera? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że oni jej nie mają. Wydaje mi się, że ta gra to jest kpina ze mnie. W sumie tak jest. W ogóle kpina z wszystkich ludzi, którzy w to grają. Ale musicie przyznać, że jedyne, co jest dobre w tej grze, to że jest. Chociaż nie wiem, bo to nam trochę życie psuje. Oj, koniec mi. Next me. O, super. Zamknij. Super, że doradzasz. Zamknij. No zamknij to. Next. W ogóle jest taki soundtrack? Jest! Setting. Piękna muzyka, ale tu chwilę. Zaraz kończymy ten odcinek. To brzmi, jakbym ja do kogoś dzwonił po prostu. A to jest traktor farming simulator. W ogóle mi się wydaje, że nie wiem dlaczego tam było napisane w opisie, że to jest Grand Truck Sim... Grand Farming Simulator? Coś takiego. Taki ten shelter jest mały. Jestem żulem przecież w tej grze, zapomniałem o tym. Jak do niego wejść? Kurczę no. O, weszłam do shiltera. Dobra, powiem tyle. Bardzo piękna jest ta gra. Bardzo oczywiście, że nie polecam. Cedar, czy mogę go podpłynąć z przodu? Nie chcę mi się cofać. Chyba mogę. Zobaczymy, jak gra. W ogóle to jest siewnik, ale jakiś taki trochę dziwny. Nie mogę. Dobra. O, jakim coś. Ale w ogóle przecież to nie jest siewnik. Tak nie wygląda siewnik. Ja rozumiem, że ja jestem z miasta i ja się nie znam na rolnictwie. Ale wiem, że tak nie wygląda siewnik. Nie ma niebieskich ziaren. Dobra, w ogóle jak ta farma wygląda beznadziejnie. Przecież tutaj można pojechać i byłoby o wiele szybciej. A wy chcecie, żebym... A, bo tu jest dziura, dobra. Ja rozumiem, że to są roboty drogowe, a nie, to nie jest dziura tak naprawdę. To jest jakiś pierdzielony bug. Tutaj to mam robić? Dobrze, panie Zenku. W ogóle czemu nie ma innych tekstureczek? Się... A nie, jest jakaś taka jakby ptaki coś rozsypały. Dobra, no to będziemy jeździć w kółko, robić sobie drifty. Ogólnie gra polega na tym, żeby nie wiem, żeby pokazać, że farming przy tym to jest nic. Nie, no żartuję. W sensie, chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, jaki musicie mieć dobry telefon, w sensie, żeby ta gra była na komputer, to bym się załamał. Żeby nie było lagów. Możecie sobie tą grę zainstalować i sprawdzić, czy wytrzymacie takie lagi. Jak tak, to oznacza, że ta gra to jest serio jakieś wielkie ledostwo. Już nawet ja umiem stworzyć ładniejszą mapę. Tak nie wygląda po sianiu przecież. Dobra, kończę ten odcinek. To by było na tyle i do widzenia.